320 koni mechanicznych dostępne przy 6,5 tysiącach obrotów na minutę. 400 Nm momentu obrotowego dostępnego w zakresie od 2,5 tysiąca do 4000 obrotów na minutę. 1409 kg wagi. Poznajcie najnowszą generację Honda Civic Type R. Kto zasiądzie za kierownicą najnowszej Hondy Civic Type R, nie będzie miał wątpliwości, że znajduje się w samochodzie sportowym. Czarna podsufitka, kubełkowe fotele, aluminiowa gałka dźwigni zmiany biegów i czerwone listwy na kokpicie dodają wnętrzu sportowego sznytu. Ale nie zabrakło też dodatków podnoszących komfort użytkowania na co dzień. Każdy Type R jest wyposażony w automatyczną klimatyzację, kamerę cofania oraz system multimedialny Honda Connect z kolorowym ekranem dotykowym. Prezentowany Civic Type R wyróżnia się dużym bagażnikiem. 420 litrów pojemności to w klasie hot hatch prawdziwy olbrzym. Wiele osób zarzucało poprzednim generacjom Type R, że są zbyt bezkompromisowe, że owszem, dają ogromną frajdę z jazdy, ale w codziennym użytkowaniu są męczące. I dlatego w prezentowanym modelu oprócz trybów Sport i Plus R pojawił się tryb Comfort. Domyślne ustawienie po uruchomieniu silnika to Sport, jednak w polskich realiach nierównych nawierzchni tryb Comfort to prawdziwe zbawienie. Dzięki niemu korzystanie ze sportowego auta na co dzień przestaje być aż tak uciążliwe. Jeśli wybierzemy jeden z trybów, zmieniają się ustawienia amortyzatorów, układu kierowniczego, a także reakcja silnika na położenie pedału przyspieszania. Dodatkowo w trybie Plus R śmiałkowie mogą całkowicie dezaktywować system ESP. W porównaniu do pierwszych generacji, najnowszy Civic Type R nie próbuje wyglądać skromnie. Efektowne nadwozie jasno komunikuje światu, że mamy do czynienia z rasowym autem sportowym. O ogromnym potencjale drzemiącym w tym samochodzie świadczy wynik, który osiągnął na północnej pętli Nürburgringu. 7 minut 43,8 sekundy. Co to oznacza? Że wśród przednionapędowych hot hatchy nie ma od niego szybszych. R jest wyposażony w nowy tryb jazdy, który znacznie zwiększył użyteczność auta. Jest to przede wszystkim auto sportowe. A jazda z Civiciem w trybie Plus R to nie są rurki z kremem. W bardziej dynamicznym trybie siła wspomagania kierownicy bardzo się osłabia, wzrasta sztywność amortyzatorów, a także zwiększa się ilość dostępnego momentu obrotowego przy niższym zakresie obrotu. Wszystkie systemy bezpieczeństwa dopuszczają uślizgi pojazdu w zakrętach, choć mają jeden priorytet – uzyskać jak najlepsze osiągi. Błyskawicznie nabiera prędkości, a skrzynia biegów pracuje z chirurgiczną precyzją. W porównaniu do poprzednika zoptymalizowano jej przełożenia tak, by dodać więcej dynamiki, a reakcje na gaz były jeszcze ostrzejsze. Wszystko po to, żeby mieć więcej fanów. Atmosferę podgrzewają odgłosy wydobywające się z układu wydechowego i funkcja tzw. międzygazu, którą można zaobserwować podczas redukcji.
Podczas jazdy po zakrętach można w pełni docenić kunszt japońskich inżynierów. Nowy Type R ma niżej niż poprzednik umieszczony środek ciężkości, ma lepszy rozkład mas, bardziej zaawansowane zawieszenie, lżejsze o 16 kg na wozie, sztywność skrętną zwiększoną o 37%, a statyczną odporność skrętną o 45%. Cokolwiek to znaczy, czuć, że działa.